Wiesiek. Hej. Wiesiek. Wiesz, że się dowiedziałem, dlaczego masz ksywę ciasny? I powiem ci, że masz niefart. Bo jak nie chcesz gadać, to się poznamy od dupy strony. Klasyczny przykład związku prostytucji z muzyką. Coś tu kurwa nie gra. Odpowiadasz pełnymi zdaniami, żebym nie musiał zadawać dodatkowych pytań, tak? Jedziesz. No siema. Tu ciasny Wiesiek. Ostatnio przerzucałem koks do kraju. Karetką z Niemiec i zanim nas dopadli, dostaliśmy cynek. O, cynk! Że jacyś gliny chcą nam zajwanić ten koks i obknąć Karłowi. A to jest taka konkurencyjna grupa przestępcza. Oni też handlują koksem. Dlaczego zeznałeś, że napadła cię moja siostra? Mówisz barbaraka. Zobaczyłem ją z klamką, to znaczy... z pistoletem? Kto podrzucił mojej siostrze koks do domu? Trudno teraz stwierdzić, kto podrzucił koks Barbarze K. Na pewno nie zrobiłem to ja. Ani nikt, powtarzam, nikt z mojej grupy przestępczej. Mogli to zrobić ludzie od Karła. I korzystając z okazji, chciałem pozdrowić moją mamę i wszystkich kolegów i koleżanki ze szkoły gastronomicznej w Żyrardowie. Ja nie będę miał problemu ze sraniem? Gdzie znajdę tego Karła?